Cześć, witam serdecznie. Z tej strony wiadomo kto. Słuchajcie, pojawiły się takie artykuły na różnych stronach gram.pl, online, pp i tak dalej, że PS5 może się zepsuć przez ustawienie konsoli w pionie. No i teraz, o co chodzi? Chodzi o to, że kolesie, którzy prowadzą serwisy i tak dalej, dostają PS5 do naprawy. Okazuje się, że konsole, które stały w pionie, wyciekły metal. I tutaj w dużym skrócie, według 68 Logic, członka sceny PlayStation, który od 2010 roku jest właścicielem warsztatu naprawczego sprzętu we Francji, używanie PS5 w pionie może go trwale uszkodzić, a sam widział rezultaty na konsolach swoich klientów. Mówi, że problem polega na tym, że ciekły metal używany do chłodzenia APU może czasami się rozlać i stać się nierówny, co wpływa przynajmniej na chłodzenie. Ben Montana, właściciel specjalistycznego warsztatu naprawczego I Love My Console we Francji, również od miesięcy próbuje zwrócić uwagę na ten problem. Dodaje, że nie są to odosobnione przypadki. Jego zdaniem ryzyko jest wysokie w przypadku PS5, które stoją pionowo przez długi czas, i mówi, że dotyczy to wszystkich modeli. Obejmuje to konsolę z edycją cyfrową, jak pokazano na poniższym obrazku. Niektórzy twierdzą, że wibracje napędu Blu-ray mogą sprawić, że problem będzie poważniejszy na PS5 w wersji fizycznej. I teraz tak, w teorii ciekły metal nigdy nie powinien rozlać się na różne podzespoły konsoli, ponieważ poszczególne części są bardzo mocno dociśnięte, ale problemem okazuje się uszczelka, przez którą wydostaje się substancja. I teraz tak, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, czytania jakichś bzdur, za to jestem pedantem, jeśli chodzi o dziwnie to zabrzmi, własny sprzęt. Wiem, że dwuznacznie, no ale dobra. I powiem tak, skoro coś takiego się pojawia, to może być coś na rzeczy, a zaraz usłyszycie ode mnie też ciekawą historię, która mnie spotkała z PS5. Dalej. Tutaj mamy właśnie zdjęcie. Możecie sobie oczywiście to poczytać na PP, czy tam na innych, jak piszecie w Google, konsola pionowo czy poziomu. Słuchajcie, doszliśmy sobie tutaj do końca tego artykułu. I teraz tak, ja mam konsolę 4 albo 5 miesięcy. I od samego początku, słuchajcie, jak ją włączałem, to nawet tutaj się pytałem gdzieś na Facebooku jakichś ludzi, tutaj na PPE, może ktoś skojarzy, może nie, że w chwili włączenia konsoli miałem 3-4 takie cyknięcia, jakby przeskok iskry, taka malutka iskierka, jakby się tam gdzieś coś, wiecie, jakieś spięcie robiło, coś takiego. I teraz ostatnimi dniami to się nasilało i nawet jak już był system odpalony, powiedzmy nawet 2, 3, 5 minut i nie miałem słuchawek, a gram przy biurku, więc konsola jest blisko mnie, ja ją słyszę. Ja ją idealnie słyszę, nawet jak się włącza grę, to ona tak brzęczy, to podobno są piszczące cewki, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. I słuchajcie, to cykanie się pojawiało, tak jakby to się nasilało. Dzisiaj przy robieniu porządków stwierdziłem, że sobie tą konsolę jednak z pionu przerzucę w horyzont, wiecie, należąco. I wiecie, co się stało? Cykanie ustało. Cisza. Konsola nie cyka, nie ma tego dźwięku. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale może coś być na rzeczy, że konsola chyba lepiej może działać, czy też może być mniej awaryjna właśnie w pozycji leżącej. No, są ludzie, którzy mają już konsolę 2 lata, bo ponad 2 lata jest na rynku, mają cały czas w pionie i nic się nie dzieje, ale wiecie, to są przypadki, lepiej dmuchać na zimne, jak to się mówi, niż
później, no jeżeli no, trafi konsola do serwisu i nie mamy jej miesiąc czasu, bo tam oni twierdzą, że to jest 4 tygodnie kalendarzowe na zwrot sprzętu, oczywiście co jest bzdurą, ale z nimi się, znaczy wygrać się wygra, ale kłócić się i tak dalej to. Więc ja tutaj nie namawiam, ale jeśli ktoś ma tyle miejsca i nie przeszkadza mu, że konsola będzie leżała, lepiej sobie tak to po prostu ustawić, tak tą konsolę położyć i ona sobie leży na tej podstawce i mieć chłodną, spokojną głowę, że tak powiem. Także kto co woli, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, różni są ludzie. Ja tam przestawiłem i no mówię, no pomogło, nie wiem co się stało nagle i co to było za cykanie, bo w chwili też jak ją właśnie przekładałem na bok, to było słychać to cyknięcie, a ona była wyłączona. Więc nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co się stało, w każdym bądź razie działa, jest cisza, więc możecie sobie spróbować ponasłuchiwać jak chodzi w pionie, jak będzie chodziła w poziomie, także to na tyle. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Trzymajcie się.